Bardzo serdecznie Was witam, serdeczna strzałęcia. To znowu ja, czyli Bartek. I gramy taką serię na poważnie już w końcu, Total War Attila. Nie wiem, czy to będzie pierwszy czy drugi odcinek, ponieważ pierwszy mi się bardzo źle nagrał i prawdopodobnie go nie wrzucę. Dlatego zaczynam tak trochę jakby już po pół godziny gry. Gramy sobie Hunami. I sobie tutaj tak pogramy. No, chodzi w tej grze o to, że prowadzę wybraną frakcję. Ja sobie wybrałem Hunów, czyli jakby główny bohaterowie tej gry Total War Attila. I trzeba ją poprowadzić, to po prostu, że mają przetrwać, mają, no. My sobie będziemy podbijać, mamy wojnę z Lazyką. Mamy, tak, sytuacja dyplomatyczna, już troszkę zapomniałem, o co tu chodziło. Mamy państwo inne z Gretungenami i z Gepidami. Te Gretungeni, nie, już raz grałem Hunami. Jak miałem wtedy największy okres wojen i biłem się po prostu na całego, to ci moi sojusznicy wzięli mnie, zaatakowali i przez to przegrałem. Dlatego po prostu, jak będę mógł, to sobie od nich spitalam po prostu, bo ich nie lubię. Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, tam Ostrogości, ten, tamten, tamten. A my sobie zaatakujemy Lazykę, bo w końcu to jest nasz wróg. Koniec tury. Ich Hunowie są trybem hordy, w związku z tym nie mogę zakładać sobie takich miast, na przykład jakie tu jest, czy tam, nie? Ja mogę tylko tymczasowe osady zakładać, nie mogę grodów żadnych robić. To jest trochę w sumie fajne swoją drogą. Teraz zobaczymy, czy ta armia wyjdzie mi naprzeciw, czy też mi nie wyjdzie. Sorry za te dźwięki w tle. Nie... ten... No i wyciszyłem grę po prostu, zwyczajnie. Fakt, że posiadam tak wiele jednostek, że mój skarbiec ledwie może udźwignąć koszty utrzymania. Nie, no, nie lubię tego strzela w kapturze, bo tutaj ciągle tylko gada coś. Pieprze farmazony. Mam dużo armii, ale zaraz tej armii będę miał mniej, ponieważ atakuję tutaj sreli małych. Hehe, pozdro dla kumatych. Dobra. Wy nie macie powiązań? Tak macie. Oh yeah. I mamy bardzo dużą przewagę. Mogłem tą bitwę rozegrać. Aczkolwiek to... byłem pewny zwycięstwo, więc nie ma sensu rozgrywać, żeby, nie wiem, coś tam przeważyć, szale. Automatycznie rozstrzygniemy bitwę. Mam dużo strzelców, w związku z tym będzie postawa... albo nie, zbalansowaną sobie damy. No proszę bardzo. No spokojnie. I to miasto im zniszczymy. Strat 385, więc na luziku. Zniszczyć czy splądrować? Co mi to daje? Niestabilność prowincji. A, bo mógłbym zniszczyć to, oni się tu odrodzą potem. A. Wolałbym splądrować. Splądrujemy. Pieniądze potrzebne są. A teraz tymi sobie najedziemy. I zniszczymy. Tak to się robi. Dokładnie tak. I frakcja jest zniszczona. Dziękuję, do widzenia. Poszło mi dobrze, tak mi się wydaje. O, tu się proszę, jak się boli. Pieniędzy mi nie przybyło do tego, ani trochę, niestety. Można by jakiś obozik założyć. Chleba nie ma. Stado, owiec, jurty. Plac budowy mógłbym jurty pasterzy. Muszę coś z jedzeniem zrobić, no. O, tu są jurty. Ale czemu nie można? A musimy rozbić obóz. Dobra, to rozbijemy obóz sobie. Tak. Rozbiliśmy obóz. Pasterze bydła, obóz pasterski, pasterze kóz. Ja bym bydło wziął. Tak, i po dwóch turach powinno nam się troszkę zniwelować to. Okej. Ja tego nie mogę kolonizować dokładnie, tak? I tu już jest trapezu, czyli tu już jest Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, więc jeszcze na razie nie jesteśmy gotowi na wojnę z Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim.
My się tu chronimy wszyscy nawzajem. Tak, dobra. Chyba mogę skończyć. Ci ostrogoć mógłby z nim skończyć wojnę, bo ani trochę mi to niepotrzebne jest. Mogę mi nawet zapłacić trochę. Tak powiedzmy, takie! Trzy... Dobra, ostatnia, ostateczna kwota. No to nie. Na razie. To to jest tutaj. Przepraszam was najmocniej. Tartilia. W sumie... Oni mają wojnę z praktycznie każdym, z kim się da. Nie, to nie będą atakować. Byliby głupi po prostu. A Abazgia wojnę ma z Sabirowie. Chyba z nimi bym wziął z chęcią Paktonia. Nie. Nie wiem, co się tam gadasz. Paktonia agresji. Mogę wam nawet zapłacić. Nawet wam mogę zapłacić. Takie, no, 300. 4500, wyżej nie wyjdę. Mógłbym ich rozwalić, ale... A z tym jakbym wojnę zakończył? Nie, nic. No kurde. Piszą do mnie. Z chęcią bym traktat pokojowy wziął. Nawet wam zapłacić mogę i tutaj nawet więcej. 5900. Będzie problem, będzie problem. Przepraszam na chwilę, bo po prostu zaraz mnie ten weźmie szlak, żeby nie pisali do mnie. Okej. Jestem już. No i wypadałoby ich chyba zaatakować. Ja bym się z chęcią po prostu wyniósł. Ale wydaje mi się, że jakimi by armiami nie przyszli, to ja tutaj się obronię na luziku. Po prostu będę bliżej siebie trochę. I sobie tutaj tak posiedzimy. Uldin. Co moi ci? Zapał plus jeden, szybko strzelność. No dobra, to na luziku. Nie srałby się ten, kto pisze. Zapał plus... Dobra, nie ma sprawy. Tak, po jednym. I Haraton. Mentor, doświadczenie... Nie, będziemy sobie dwa razy tak. Okej. Okay. No i chyba jest w miarę. Oni są wyczerpani, czy ktoś? Co wy macie? Konsumpcja żywności, bogactwo. Macie to samo. Mogę wam wszystkim obozy pozakładać. To wy też macie obóz w takim razie. I teraz... Nie chcę, nagrywam odcinek! Ale na drogę. Dobrze. Co ja miałem zrobić? A, no tak. No tak. Co tu się mi stanie, jak ich wezmę sobie? Tutaj na szybciorem otwieramy encyklopedię. Co? No i będzie się ładowało 5 godzin. Dobra. Okej, tak zrobimy. Tak będzie. Koniec tury. Nie wiem, po ile te odcinki będę nagrywał, nie wiem, po pół godziny prawdopodobnie. Ciężko jest nagrywać w tym domu, bo życie ura, jestem w samym wnętrzu. Ale nic na to nie poradzę, więc po prostu... po prostu... Wybaczcie. No ja bym zdążył sobie, nie wiem... Kanapki dwie zrobić, zjeść, zrobić sobie znowu i znowu zjeść, zanim przelecą te wszystkie inne frakcje. Media, Artro, Panene, Rock, Solanowi, Palmyra.
Językowie, nie wiem kto to był, ale ich zniszczyli. Nikt do mnie nie wychodzi na bitwę, co oznacza, że jest dobrze. Mam o jedną wojnę mniej. Widzę leżnicę pokoju. Nie, nie lubię generalnie z tego co widzę. Mógłbym tych tutaj zaatakować. Jaki ja mam stosunek siły? Mam jeden region. Mam jedno miasto. Ale nie, koledzy. Tak mi się coś wydaje. Że chyba sobie troszkę z wami się powalę. Obężenie by podało zrobić. Tak, o, zrobimy obężenie. Powiedzenie wojny. Dobra, ja chcę... oblężenie chcę. Tak, kontynuuj oblężenie. Weźmiemy... dwa tarany, cztery wieże i reszta to są drabinki. Dobra. Gorzej będzie jak ci do mnie wyjdą, bo będzie wtedy ciężko się bić. Możliwe, że to był głupi ruch nawet, ale damy sobie radę. Już mamy żywność, jest spoko, już jest nawet tutaj przewidywany dochód, jest wyższy. Więc coś tam podziałałem tak, że jest ok. Ciężko się gra bez obozu żadnego, bo nie ma na czym zarabiać kasy. Ja muszę zarabiać, muszę ciągle kogoś najeżdżać i w ten sposób zarabiać pieniądze. Ja nie tylko Rzymianie nie zaatakowali, jak mnie Rzymianie zaatakują, to jest generalnie przekićkane. O! Lepiej dobry są, bym dołączył do wojny. Nie, da 5 stówek. 1500. A co my? Dobrze, gdzie i tak wam nie pomogę tam w żadnej bitwie. Się zakicham na... Tak myślałem. Nie powiem. Jestem głupi. Mógłbym spróbować walczyć. Czy mi coś da? No to sobie naoblegałem. Nie muszę mieć, muszę mieć najpierw. No się znowu przeleciał kogoś. O, imperium inspirujące. Twoje osiągnięcia są wspaniałe. Dobrze. Co z tego, skoro... Ja tu nie potrafię nikogo pobić. Tak sobie staniemy tutaj. Jak wszystkie trzy armie wezmę, to ich pokonam, ale tak o to będzie cienko. Tutaj. Pyk. Jest zima. Nie ma za bardzo co robić. Pasterze bydła, obóz pasterski za 1500. Robimy. Te pieniążki nam uciekają powoli. Damy sobie realne. Tak, jest trochę sobie poczekamy, no, nie wiem, nie wiem. Chodzi nowy Total War, teraz nawet dwa Total Wary nowe. Arena, którym nie wiem o co chodzi, i Warhammer. Co tu chciałem? O, no, fajna misja, nie ma co. I wychodzi Total War Warhammer, który zamiast frakcji z 400 roku naszej ery będą krasnoludy, gobliny, jakieś takie różne kubki. Dobra.
stworzyć nową armię, ale mnie na nią nie stać. Ale co ja tu mam zrobić teraz? Chyba ich mogę poderwać. Lądrowanie, masowa migracja. Okej, okay, i was też poderwiemy. Chyba teraz to już możecie sobie naprawdę. Czemu tylko jedni? Czekajcie, ci. Dobra. To obrężenia nie było. Nie. Źle. Chyba nie mogę inaczej, dobra. Weźmiemy dwa tarany, cztery te i cała reszta. Są jakieś koszty budowy? Nie ma. Okej, kontynuuj obliżenie. Nie wiem, czemu teraz pieniążki tracimy. Aha, tak, bo zerwałem obóz. Patrzcie, jakie fajne te łuk sobie trzyma. Koniec tury. Musimy ich najechać po prostu, żeby aj siwo zdobyć. Będziemy niszczyć po prostu frakcję po frakcji. Kwadowy. O, pomagają. Pomagają, ale chyba niewiele im to da. Ja dalej nie mogę wjechać, dlaczego? Bo zanim oni mi się tu pozbierają, to ja już będę ją... To ja już nie będę mógł ten... Teraz może... Nie da się, no. No super, zarobiście. Już pieniążków mamy więcej. Tutaj mamy doskonała konnica. Dodamy sobie to armię przede wszystkim. Ana kopia. A ty gdzie to kończysz? 15. 20. No bo już jest pół do pierwszej. No to jeszcze godzina. No dobra, jeszcze zjeść trzeba. Kanapki zrobić. Mhm, tak. Tak. Siedzimy sobie trochę. Ciężko jest grać z takimi hunami, gdzie nie ma gdzie posadzić tyłka. Przejeżdżać z miejsca w miejsce. Pieniądzów nie ma jeszcze, mnie cesarstwo wschodnio-rzymskie bije. I will speak the hardest word for a warrior. Strach przeleciał. Kontroferta. Powiedzmy, że takie za 500 i się zgodzę. Nie. Tam się piją. Wstaje przed tym człowiek, który ponoć rażony pioronem jeszcze się dymi. Czyż nie stoi tak przychylności Tengri? Zaangażuj się w rozgrywki polityczne. Ta... Czyli co? Staje przed tobą człowiek, który został ponoć rażony piorunem. Jeszcze się dymi. Czyż nie jest to znak przychylności Tengri? Przyjmij tego człowieka. Stań się jego patronem. Zabij go.
A, bo Tengri to jest moja religia. Czy mam przyjąć tego człowieka? No, tak się zastanawiam. Zabiję go. Sorry. Sorry, kumplu. Okej, już mogę wjechać. Nie będę toczył, automatycznie rozstrzygniemy. Nie wiem, kogo oni tu mają. Niewiele strat to my nie chcemy, więc zbalansowana. Proszę. Proszę. Wszyscy powymierali. Strat 545. Podporządkowanie. Nie wiem co, tak zrobimy. Najpierw splądrujemy. A teraz, uwaga. Proszę. Dobra. Abazga to jest moja marionetka w tym momencie. Nie lubią mnie, ale muszą. Po prostu. Rzetelny. No, to jest trudne. Dobrze, dobrze. Układa się wszystko po naszej misji. Znaczy, tu jest jeszcze nasza granica. Chyba następnego powalić mam. Sawirowie są tu u góry. A Bazga ma z nimi wojnę. Mam pomysł. Moja... Wysoka. Niska. To nie, to inaczej. Nie ma to jak dobra kontroferta. Okej. 950, ja mam wojnę z Sabirami i teraz sobie do nich pojadę po prostu. Chyba ciągle się wspierać nawzajem. Bo jesteśmy silniejsi po prostu. Okej. Czekaj, gdzie oni są? Gdzie oni są? Halo? Halo, kumple. A, bo oni hordą też są, super. Co ma wiedzieć, oni będą siedzieć. Dobra. Ktoś jest zmęczony, czy nie? Chyba nie. Formacja armii. Okej, ale dobrze, to marionetka mi się przyda. Teraz pojedziemy na Sabirów, na razie koniec. Uldim. Przebiegłeś, dobra, daję mu przebiegłość. Straż przednia, grzmot. Okej. Dobra. I Kuridak. Błyskawica jak najbardziej i tutaj tak samo to. Dobrze, na razie nam idzie całkiem nieźle. Jakby się tak miało utrzymać, no to jest dobre. Tamtych splądrowaliśmy. Złożyliśmy marionetko i potem jeszcze ściągnęliśmy za pomoc w wojnie. Nie gadam może za dużo, ale to trudno.
Chcecie oglądać, to oglądajcie. To jest taka seria, gdzie po prostu, no nie będę prosił, że tyle łapę w górę, to będzie ten. Tylko po prostu jest... Nagrywam odcinek za odcinkiem, bo ta gra jest spoko i tak będzie, o to mi biją znowu moich. Ale ja tych cferii nie lubię, oni znowu się przeciwko mnie zbuntują i będzie znowu się hajtnął z kimś. Piorunące wejście, a zanim kat ma... Ojoj. No troszkę, żem... No to racja, ale teraz to żem zapieprzył. Ale jestem głupi. Ale jestem głupi. Kurdziwa. Nie wiem, no tam sobie ustawimy się. Tam nikogo nie ma. Kurde, rzeczywiście. Ale schraniłem, moja. Zerwować kogoś? Nie. Po co? Wojska są dobre, są. Ale co się dzieje? Dobra, to ja myślę, że tę turę i będziemy kończyć powoli, bo trochę już czasu upłynęło. Taki sobie Total War. To jest spoko gra. Tam ci biegają, ale nie, oni nie interesują w ogóle. Niby dołączyłem do wojny przeciwko nim, ale... Teraz sobie z chęcią, no nie piliście do mnie głupiec. Nie wiem teraz, gdzie oni mogą być. Nie pójdźmy tutaj. Nie ma nikogo. Nie wiem, gdzie ja ich mam znaleźć, no. Może tu. Aż bym sobie podróżował. Dobra. Ciebie koniec tury. Ale wojsko waleczne, kurde. Co jest w ogóle na historia? Staje się rażony pierwszy, no co? Czy się tak błoga? Czyli ten gry. Aha, ja mam w ogóle chyba jakiś bonus, jak będę państwu chrześcijańskim wojnę wypowiadał, to jakieś coś tam się cieszą moje ludki. Naprawdę już wiele gdzieś się osiedlili. Dosyć duża armia. Dojdę do nich. Na razie tu przystanę. No bardzo dobrze, bo jakbym tam doszedł, to... Dobra. Dzicy. Nie, to ja ich nijak nie... Tak, bo tamte cieniarze są... Dobra. Jeszcze jedna tura i już będą leżeć. Już też bym mógł ich marionetką uczynić, ale trochę się boję. Zobaczę, czy są rzetelni, czy nie.
A miałem kończyć już? Chyba skończyłem. To powiedzmy, że jeszcze tak, zniszczę tą frakcję i kończymy. Wciągając się już gra, jak ci nie będę grał tu poza odcinkiem. Moim rosną morale. Bo na swoim terenie jesteśmy. W końcu. Cioty. Teraz zaraz dojadę. Ty, a ci pomogę też? Zabij bohatera Hodarza, nie wiem kto to jest. Ale najpierw ja bym chciał skończyć wojnę z tymi kumplami moimi. Traktat pokojowy, zapłata. Tu się mogą bawić moje losy. 3000 wam mogę dać. Kontrafakta 480. Okej. Dobra. Przyjąłem, żeby mnie nie pobili. Dobra. Teraz chodzi o to, żeby... Tak, ci... Tym pierwszym pójdziemy sobie. Dobra. Chyba damy sobie radę. Czekajcie, nam dalej uciekać? Że pomogli tutaj ci. Ale nie mogę być, dobra. To nie. Dobra, koniec tury. Okej. Okay. Ja nie ucieknę. Jak nie ucieknę, to już dam, że sami jakby zaatakowali, to w ogóle jest super. Mam tutaj jakiś kucyczek? Kucyk pony, aha. No, tak, no i... No, właśnie, no to szkoda. Aha. Ja dwoma oddziałami tym jestem. Automatycznie. To mam. A tu by się przydała agresywna. Proszę. I teraz oni. Satsfery ostatnie, no. Zabijeńców przyjmij wojowników. Wypuścieńców za okup. Nie. Za okup to ich nie wypuszczę. Nie, my będziemy zabijać wszystkich, przecież nie jesteśmy hunowi. Misja przerwana. Frakcja zniszczona, super. Ja im chciałem coś zrobić złego, tak to dobra. Dobra, to było na tyle w tym odcinku, będzie następny. Łapki w górę, subujcie na grupę, dołączajcie. Na razie.